Witajcie w super zajebistym openingu, który będzie po prostu zaczynał się od bicia 150 herosa. Wow. Na świecie Dream. Dobra. Weźcie ich tam, dodajcie, kto tutaj idzie. J i Krayer. No to Krayer będzie pierwszy, bo chyba. No Krayer się zatrzymał tutaj, Jotsu zapędzi jak Kubica. Kto tutaj będzie pierwszy? No. No. Krayer wygrał. Jest 10, będziemy bić, będzie legenda. Tak myślę. Co spadnie? Co spadnie z tego Herosa? No bi. Bi. Czuję unikaty. Czuję teleport na ingotie. No, idealnie wyczułem sytuację. To nie był na pewno żaden smród. No i mamy teleport na ingotie. No i zapraszam do odcinka. Zostawcie łapę w górę. Witajcie, dzisiaj zaczniemy w sumie od ubicia Herosa 50. Dobra, już wszyscy. Biję w sumie z wrogim klanem, bo znalazłem równocześnie z tym syntenterpia. No i w sumie dwa unikaty. Nie wiem. Dobra, logamy. Zobaczymy sobie, jak tutaj jest dwójeczka. Może akurat będzie stała, bo w sumie. Dobra, stoi. Czyli zmieniamy sobie na ten zestaw i bijemy dwójeczkę. Nie mam miejsca w torbie. No to tego nie biorę. Dobra. Mam w sumie jeszcze poski rozstawione tak mniej więcej za 50, bo nie wiem czy wiecie. Aczkolwiek, gdzie tutaj to jest. Nie udało mi się zrobić tego hełmu na Hypnosie, ani na klasiku, ale Nogarmory przychodzi mi z odsieczą, a w sumie chyba ze zniszczeniem weekendu, bo nie chce mi się już za tym latać. A mini event lutowy, event z okazji 13 urodzin Margonem został zakończony. Jednak to nie koniec zabawy. Z okazji mini eventu lutowego Herosi eventowi zostaną z nami na weekend i będą się szybciej respić o 50%. Wow, zajebiście. A, masakra ludzie, tak mi się tego nie chce ten obstawiać już. W sumie zaraz idę spać. No, trzeba iść zaraz spać w końcu. Bo miałby dzisiaj koniec eventu, a się okazuje, że to jednak nie koniec eventu. Więc no, tak trochę. Przypiks? No, trochę tak. No ale no co, przedłużyli event tak jakby. No w sumie przedłużyli event, bo jednak te ci herosi będą. Dzisiaj jeszcze questy w sumie robiłem. I co mogę wam powiedzieć? Dzisiaj na odcinku na pewno chcę otworzyć pazur z młodego smoka, bo to już go mam. A żeby was nie okłamać, no kilka dni. I mam ten pazur kilka dni i a właśnie, dali fajne błogo, 1,7 SA, 2800 HP i 32 uniku. No i w sumie, żeby was nie okłamać, ten pazur mam już, nie wiem, z pół tygodnia. No, z 3-4 dni. No i w sumie chciałem nagrać ten odcinek i tak myślę, no w końcu nagram. Dobra, poczekam jeszcze na losy, wtedy nagram. A wersomika, żółta mapa to już dupa, nikogo nie ubije. Masakra. No bo w sumie jest już 9:38, no ale co zrobić? Jeszcze przelecimy sobie Madoki za Herosem 250. No i w sumie wtedy, jeżeli tutaj będzie Heros, to fajnie, jeżeli nie będzie, no to polecimy dalej. No wtedy myślę, że w sumie lukniemy sobie pazur młodego smoka, otworzymy. A wersomik tam stoi. No i w sumie wezmę z depozytu 17 kuferków z loterii. Na innych światach już losowałem, na klasiku akurat mam ich 17, chciałem poczekać, aż będę w sumie nagrywał filmik. Zawsze taka jest dodatkowa atrakcja, no i pamiątka. I w sumie co? Dobra, tu Herosa nie ma jak na razie. Jeszcze chyba tak przybliżę trochę mikrofon, może będzie lepiej. No i dobre. Co my tutaj do końca musimy przejść wszystkie mapki, potem mam pazurek, potem otwieramy skrzyneczki. Dobra, wersomik tu lata. Denerwuje mnie ta żółta mapa. Nienawidzę grać, jak jest żółta mapa. Dlatego w sumie za 2 godziny. Nie no, w sumie po nagraniu idę się zdrzemnąć chociaż trochę. Bo jeszcze nie spałem, nie udało mi się. Dobra, tutaj jakiś gościu XP, Vinsmoke. Normalnie jak postać z One Piece'a. Dobra, ale że on jest Magnatry, to niby dla mnie trochę przypał, bo może. No jeżeli Heros się zrespi, to da info do Aversomika. No i to już nie będzie dla mnie na rękę. No i w sumie co? W międzyczasie, jak będziemy otwierać te skrzyneczki z loterii,
to myślę, że w miarę fajnie będzie obskoczyć kilka dwójeczek, tak wiecie, dodatkowo, bo na przykład driadę mam na minutniku. No i tylko driadę, bo w sumie jest 9:39. No i nikt jeszcze w sumie za bardzo nie zalogował do gry. Dobra, tu też nie ma Herosa. Nawet w sumie nie wiem, kiedy był, ale no. Ale w sumie no jeszcze jest szansa, żeby wylotać hełmik na Dreamie. Bo jedyna legenda, jaką zlotałem na Dreamie, w sumie jest legenda za 150, którą oddałem za darmo. Bo w sumie co, na koniec eventu ubiliśmy 150, no gówno spadło. No i tak myślę, Klanowicz tyle latał, nic nie ma. Dobra, oddam mu to, bo w sumie jakbym tyle latał, to też chciałbym, żeby mi ktoś jednak tam oddał legę, kto nie szukał. No i tak po prostu oddałem tą legendę, no i w sumie... Oddałem tą legę, ubiliśmy tam Herosa. No i wyszło, kurde, że zmniejszyli ten event. To znaczy, że przedłużyli event, no. Bo tutaj do mnie jeszcze piszą na Discordzie. Idę. Dobra, mamy Herosa na świecie Hypnos. To jest bardzo ważne, bo tam trzeba wylotać hełm. Trzeba wylotać tutaj hełmik, bo ten hełm to gówno. Dobra. Robimy tak. Ram pam pam, nagrywamy to bicie, bo w sumie ja nie nagrywam miksów, bo mi się nie chce, a za dużo roboty z miksami. Choć w sumie kilka bić, ja idę. Dobra, jestem. Ogólnie na Hypnosie jest zajmowanie przedmiotów, więc ciekawe co ten gracz zajmie. Aczkolwiek, o kurde, jest nas trochę. 3, 6, będę siódmy. Dobra, jest nas 7, mam 50% na legendę, bo tutaj jest unranked, a jego, no raczej jego zastępca, nie wiem w sumie kto ma u niego zasta, no ale samo to faktem jest magiem. No i tutaj może być problem, ale też zależy co Trild zajmie. Obstawiam, że jednak zajmie Pierek, aczkolwiek wszystko może się zmienić, bo jednak no nie mam 100% pewności co on zajmie. O, tutaj jeszcze jedna osoba i leci, Scratch. Nie, skacz. Dobra. No i z nim będzie 8 osób. 8 osób to jest, kurde, szansa na legendę. Ostatniego w sumie, no, tak myśleliśmy, że ostatniego Herosa biliśmy jakoś 10 minut przed przerwą na Dreamie. No to ubiliśmy to w 5 osób, aż sprawdzę nawet. W 5 albo 6, chyba w 5. Krowę. Ubiliśmy to w 6 osób i były 3 osoby magiczne i 3 fizyczne. No i w sumie spadł hełm na maga, czyli w sumie no, w najgorszym wypadku to był dla mnie taki lot, bo jednak legenda na profesję magiczną, na którą nie miałem po prostu żadnych szans. Dobra, Trilt pisze, że bije i teraz on zajmuje, tak, zajął entropię, czyli w sumie jak spadnie hełm, mam 50%. Wow, 5 unikatów, tak, dobra, mamy hełm. Taki hełm mi przyniesie zwycięstwo na turnieju PvP na Hypnosie, więc na pewno muszę ten hełm złapać. O, złapałem hełm, dobra. Zmieniamy, bo ten hełm jest po prostu kijowy. Nawet, nie no, nie mogę go zniszczyć. No ale mam tutaj taki zajebisty, unikatowy hełmik, który mi bardzo dużo da. Nie no, tak naprawdę go zdejmuję, niszczę. Dobra. Patrzymy jeszcze, czy Herosa zapisało. Herosa zapisało, więc mogę wrócić na świat Classic. Wracamy na świat Classic i co tutaj może się dziać? A może Heros mi się zrespił na twarzy? No jednak, nie zrespił się na twarzy. No i na Classicu w sumie co? Jest okazja, żeby poobstawiać tego Herosa 250. Ogólnie powiem wam, że na Classicu to się dzieje patologia. Pod względem topkowiczy. Bo nie wiem jak u was, no na prawie każdym świecie według mnie tego Herosa 250 bije topka. No bo to jest po prostu, nie wiem, no najbardziej realna opcja, najbardziej możliwa. Po prostu coś najbardziej rzeczywistego. No a na świecie Classic tego Herosa biją 200 levele, co jest dla mnie paranoją po prostu. Jak 210 levele mogą sobie na spokojnie bić Herosa 250? Przecież jakby topkowicze latali chociaż coś, no to na pewno byłoby inaczej. No ale u nas na przykład co? U mnie w klanie 0 aktywności. Drugi klan na 300, czyli w sumie syndykat, to banda kretynów, bo nie potrafią nawet Herosa obstawić.
bo obstawiają tego herosa, zamiast poczekać, aż jest respi, to debile tam ich atakują, nie? No i wbijają list, no bo są idiotami po prostu. Dobra, tak myślę, odwiedzimy najpierw Dryadę. No to taka moja rozkmina, no bo jednak mi no nie pasuje, że 200 levele biją Herasa na, tak jakby pod przedział topki. Bo to jest trochę głupie, no ale co? Na przykład jakby był, no ogólnie syndykat w sumie teraz upadł bardzo. Jak u nich nawet goście, którzy są u nich w klanie biją w solo Herosów, nawet nie wołają reszty, to... U mnie to jeszcze nawet w klanie nie było sytuacji, żeby ktoś wybił solo Herosa. No a u nich po prostu tam... Klanowicz obstawiał z tymi 200 Herosa tego 2.5.0. No i dobra, Dryada stoi. No i gościu Flopek bił Demborosa na źródle, czyli mapa bez przewagi. No i się tam podobno dwa razy na nim wywalił. No i oni tam patrzą, jeden Klanowicz online, drugi Klanowicz online, a on solo to bije, nie? No to kurde, zajebisty klanik. No ale no co? Klasik. Świat klasyczny. Dobra, ja sobie wyjmę z depozytu i wtedy będziemy mogli lecieć dalej. Ach, dobra, wyjąłem to i w sumie, no powiem wam tak. Odkąd otworzyłem te kuferki, wczoraj, przedwczoraj, to miałem taką ochotę je otworzyć, no po prostu masakra, chciałem je otworzyć, nie? Ale tak myślę, nie no, zostawię to do nagrania, widzowie na pewno będą chcieli zobaczyć, jak to otwieram, co mi leci. No i kurde, 2 dni się powstrzymywałem, żeby to otworzyć, nie? No ale w końcu mogę to otworzyć, nagrywam. No i w sumie pierwsza skrzyneczka leci. Mix 178k, no i wywołanie depozytu. No i przy okazji mamy smoczy zamek. Po wejściu no, do smoczego zamka otworzymy sobie jeszcze raz oczywiście kuferek. No i kuferek leci. Kupon na miksturę wyczerpania i 3 kupony na teleport. Kupony na teleport jak najbardziej ok. Zwój na wyczerpanie, mam tego dużo. Dobra, lega? Nie, lega. Strzały, no właśnie, norma. Dobra, kolejne. Miksturka i 3 kupony na torbę. A ja nie mam miejsca w torbie, to będzie chyba ostatnia i wtedy muszę zrobić pauzę, no właśnie. 2 kupony na zwój przywołania i lek. O kurde, ile tych leków leci. Dobra, to sobie zjem. O, nawet 2M wpadło, czyli spoko. No i czekajcie, bo muszę zrobić jednak miejsce w torbie. Dobra, zrobiłem 3 miejsca przy okazji, dobra. Dobra, to tam też się zniszczę, bo to jest syf. To otworzę, to nic mi nie da. Jaskinia medytacji to też mogę wywalić. Helipączek też. Impreza na urodzinowe, no to już się w sumie kończy, to też. To ma 30k leczenia. No dobra, zostawię na razie, zobaczymy jak te loty będą lecieć. Kolejne. No, błogo oślepienie z darmowego losu jak najbardziej na plus. Tym bardziej, że statystyki akurat te błogo ma fajne. Wenery też nie ma. Dobra, co tu mamy? Miksturka. No i zwój orzeźwienia. Zwój orzeźwienia się przyda, bo mam ich aż 60. Czyli no, bardzo dużo w miarę. Dobra. O kurde. Kolejne błogo już 20 użyć. Czyli bardzo dużo. Miejsce się skończyło. Dobra, to też zniszczymy. Dobra. Kupon na małą miksturkę i 5 kuponów na torbę. No i znowu nie ma miejsca. Dobra, czekajcie, muszę ogarnąć to miejsce, bo tego jest masakra. Dobra, ogólnie nie wiem, czy w sumie to tak działa, ale dla pewności, bo tych... No ja akurat w tym przypadku nie mam nic do stracenia, bo zwiększa za zabite moby. No i nie mam do stracenia w sumie pod tym względem, że mam tych bóg dużo. No a jedyny exp jaki mi leci to po prostu tam 4k z 300, czyli Furion, Zorin i Artenius, więc no to jest bardzo mała ilość. Więc te błoga mogę po prostu sobie marnować, że tak powiem, bo i tak no mają blokady depozytu. Czekajcie jeszcze. I dobra, ogólnie nie wiem czy to tak działa, czy nie działa, ogólnie no jak już mówiłem, nie mam nic do stracenia, czy ubiorę sobie to błogo, czy nie. Więc ubrałem sobie po prostu błogo z expem, bo nie wiem, no nie działa. No szkoda trochę, ale dobra. Zawsze te trochę expa do przodu.
A, błogo i tak nic mi nie dało, więc no, dobra. Nic mi to nie daje, więc tak, zdejmuję, to zakładam. Dobra, kolejny kuferek. Co tu mamy? Zwój orzeźwienia i znowu mała miksturka. Dobra, 7 zostało. O, 5 wykrywaczy i 5, 4 tepeki do podgrodzia. No to ogólnie fajnie mi ta idzie loteriada jak na razie. Gdzie by tu tepnąć? Dobra, pójdziemy sobie w międzyczasie też na seta, bo widzę, że tutaj w sumie, nie no, aż tak małby to nie są wybite, więc kot niby mógłby stać. Dobra, seta mi wykrył nawet już z początku mapy, więc widzę, że znowu jest jakiś błąd, bo wcześniej tak nie działało. No dobra, otworzyliśmy, złota krówka, złoto, no dobra, to był chyba najgorszy los tej, w sumie, trzy. No to w sumie niby spoko, bo dwie i mógłbym otworzyć skrzyneczkę. No ale nie będę wydawał na to esełek, więc no. Zwiększa o 20% i dwa zwoje czerwonego smoka. Niby fajnie, bo jednak jest to 20% i to jest na 300 minut. No dobra, za darmo to jak najbardziej git. Zostało 4. No, kolejny. O ja pierdzielę. Dobra, mam już ich 10, jeszcze mam chyba w depozycie 5. Czy mam już 900 minut ekspienia, więc to jest bardzo dużo. Pło! Łocie, panie! Kolejne błogo legendarne, mam już 30 użyć. No, a mam jeszcze 3 kuferki. Dobra, otwieramy. Kupon na miksturkę. I urodzinowa mikstura heroizmu. Mam jedno miejsce w torbie, kurde. Dobra, najwyżej się. No albo dobra, to już użyję. Zobaczymy, co mi tutaj da, bo wiem, że na pewno mi przyniesie miejsce. Dokładnie, miejsce trochę się powoli robi. Jeszcze to i to. No kurde, dużo tych wpadło. 8, 2, czyli z tego mam 4 na teleport, z tego mam 1. Tu mam jeszcze na przywołanie, zajebiście. A, dobra, seta bijemy, nie? Oczywiście. Uni łuczek, dobra, już wezmę do torby. I zostały nam dwie skrzyneczki. Uwaga! Ucieczka z walki. Ła, dobra, będzie na tą, na łaźnię. Będę jakimś pajacem z walki uciekał. Niech się denerwują. Dobra. Trzy kupony na przywołanie. I znowu nie ma miejsca. Dobra, musimy zrobić miejsce. Jak widzicie, set jest pusty. No nie ma się co dziwić, jednak jest 9:54, więc to jest wcześniej jak dla mnie. To nie mogę. Mogę, to za gówno. Ale teraz nie mogę podzielić, czy mogę? Nie można rozdzielić, no co głupio. No ale dobra, już walić mój błąd, tak naprawdę, jeżeli o to chodzi. Bo było, że nie można dzielić. Ostatni los! 5 kuponów na outfit i miksturka z pełnym leczeniem. No dobra. Tych kuponów mam dużo, więc idę zobaczyć w sumie, jak to tam wygląda z tą wymianą. Bo czego ja tutaj mam? 7 na outfit, 8 przywołania. Dobra, przywołania sobie kupię na pewno, nie? To się jeszcze wymieni tutaj. Dobra, czekajcie, ja sobie wyjmę jeszcze resztę kuponów, jeżeli mam w depozycie. Ale ogólnie zaraz. No zaraz po prostu się wypowiem na temat tej loterii, bo mi się podoba. Dobra, więcej w sumie nie mam. Tych kuponów w depozycie miałem tylko jeden na ten. Ile cele? 5, 7. Czekajcie, bo do mnie tutaj piszą z jakimiś ofertami. Dobra, odpisałem im, bo miałem tutaj jakieś tam dwie oferty, że ile cebek z tego, bo wkleiłem mój profil w mieście. Min 500. Dobra. Odpisałem im. No a teraz w sumie co? Dobra, trzeba wymienić te teleporty. Gdzie one się tu? Można oliwa, wymiana. Dobra, zgadzam się oczywiście, kupon na torbę. Dwa kupony na teleport, tak. Tak. Tak, jeszcze raz mam ten. Czyli to i teraz na outfit na teleport, dobra, to jest tutaj. Tak. Tak i tak, dobra. Czyli mam 11 na teleport i 8 przywołań. I 8 przywołań to jest bardzo dużo.
I tego mogę wykorzystać u zastępa brody, chyba? Tak, zastępa brody, czyli w sumie zobaczmy, jak wygląda u mnie sytuacja z przywołaniami. Tych mam aż 11? Czy mi się... Nie, mam 8, dobra. Czego mógłbym tutaj tak o... Bum, 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 bum. I więcej już nie mogę. Dobra, no myślę, że to będzie w miarę git. Na młodego smoka mam najwięcej, więc... tutaj będę miał 9, dobra. Biorę, mam 20 na smoka, 19 kot, 11 na dęborożca. Myślę, że to w miarę dużo. I dobra, teraz przejdźmy sobie do ułożenia tego... tej loterii. Leczenie do góry. Leczenia w sumie wyszło chyba najwięcej. No, wyszło go bardzo dużo. No ale ogólnie dobra. Popatrzmy na to. Mam 4 teleporty do podgrodzia, 8 do portu. Dużo, bardzo dużo miksturek z leczeniem. Dużo też procentówek. Dwa kupony na wyczerpanie. Dobra, to też muszę wymienić. Aczkolwiek to u niego, czy nie, 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 nie. U niego... Dobra, kupony na miksturkę i to jest teraz tak. Kupon na miksturę wyczerpania. Zmniejszającą. Dobra. I to jest 20 użyć. Ja pierdzielę, to jest bardzo dużo. Zmniejszającą. Dobra. I tego chyba nawet nie będę mógł wymienić na samorodki, czy nie? Aż zobaczę. I jeszcze tutaj mamy na małą miksturę wyczerpania. Na dużą miksturę małą. Dobra, tak. I ostatnie to jest na zmniejszającą. Czy na pewno chcesz wymienić? Tak, dobra. Czyli wymieniłem, tutaj mam ich bardzo dużo, w depozycie też ich jest od groma, więc no wystarczająco, żeby grać aż do końca gry. No i w sumie dobra, teraz tak popatrzmy, mam tutaj te rzeczy. A tu jeszcze teleporty do Tuzal i tutaj jeszcze full leczenie. Tego niestety nie połączę z resztą, no ale tych użyć też jest bardzo dużo, jest dużo leczenia. Naprawdę dużo. No i w sumie co? Na pewno mam 30 błogosławieństw, czyli myślę, że top 1 lot z loterii, jeżeli chodzi o to. Potem mamy wykrywacz herosów 5 użyć, 5 wykrywacz ucieczki, 10 expa, no błoga na exp. Tam 2 zwoje czerwonego smoka, co są kijowe, zwój wywołania sklepu. Zaklęcie spisane na pergaminie po wypowiedzeniu... Wywołanie raczej aukcji, no ale dobra. Zwał jak zwał. No na pewno nam to odejmowanie wyczerpa. Wywołanie depozytu, bardzo dużo leczenia. No i w sumie co miałem, te kupony na teleport, na torbę. Tutaj nic już nie mam. No i zwoje orzeźwienia, bo aż ich 20 wypadło chyba. Więc myślę, że to jest fajna liczba. No i tutaj jeszcze mam 8, 11 kuponów na teleport. To kosztuje 8, no i na co by mi się przydało? Złota dąbrowa, kryształowa, sosnowe, sala, magazyn, słoneczna, wioska kuli, kanion. No to niby mógłbym kupić 3 teleporty do Itan i byłoby niby okej. Ale... No może kupiłbym jakieś lepsze teleporty. Nie wiem, na Bagna Umarłych to jest ostatnia mapa. A, w sumie tego teleportu nie mam, no. Tego teleportu nie mam. Dobra, kupię go. I jeszcze w sumie będę mógł takie coś. No i wtedy wyjdzie akurat, że będę miał 0 kuponów na teleport. Kupiłem 2 kamyczki. Teraz trzeba wywalić 2 przedmioty. Dobra, to wywalę i to wywalę. No i jak widzicie, już zrobiłem fajnie miejsce sobie na teleporty. Czekajcie, jakie by tu wyrąbać. Dobie. Wioska pszczelarzy, bo najmniej używany kamyk tak naprawdę. A, no i tutaj muszę miejsce zrobić na to.
Dobra, to walić. No niestety nie będę przesuwał wszystkich kamyków, żeby to ładnie wyglądało. No i w sumie tak to będzie git. Tutaj jeden kamyk tak trochę się wyróżnia, nie podoba mi się to. No ale no, że on ma taki kolor, to już nic na to nie poradzę. No ogólnie myślę, że w sumie dwa kamyki mi doszły, tak w sumie za darmo. 30 błogosławieństw na 60 z oślepieniem z superstatami. Ogólnie ten odcinek oceniam na plus, niestety lot z pazurka no nie był jakiś tam zajebisty, no ale loteria jest, no po prostu fajnie wyszło, no nie oszukujmy się. Jak na darmową loterię, no to lot jak najbardziej na plus. No i w sumie myślę, że to byłoby na tyle, bo otworzyłem pazurek, tam mniej więcej luchnąłem herosów, no i jeszcze pójdę ubić driadę. Dobra, wchodzimy na driadę, no i w sumie co miałem powiedzieć. No ogólnie mam jeszcze nadzieję, że jednak lotnę na Dreamie i na Hypnosie te legendy z 50. Herosa. Dobra, Driada już jest tu na mapie. No i w ramach tak do powiedzenia, no teraz będzie ten turniej PvP na Hypnosie. Mam nadzieję, że do tego czasu no, uda mi się wylotać hełm. Bo gościu, który ma dwa chyba takie hełmy jeszcze, albo i trzy, no to ceni się 5G. No to ta cena to po prostu z dupy. A że nie mam jak nawet tyle uzbierać, więc no albo wylotam, albo nie będę miał. No i bijemy driady i myślę, że na tym będziemy mogli skończyć odcinek. Tak, spadły liście. Wcześniejsze liście wrzuciłem do depozytu klanowego. Teraz muszę ogarnąć miejsce u mnie w depozycie, bo nie mam miejsca po prostu, żeby ten badziew przechowywać. Jeżeli chodzi o fuleki, bo jednak tych miksów wyleciało mi bardzo dużo. No i to byłoby na tyle. Do zobaczenia. Elo, cześć, dzięki za...